Bardzo prosimy o wystąpienie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Szanowni Państwo, za chwilę druga część uroczystości 10 listopada każdego roku od 40 lat ma szczególny charakter. Z jednej strony to miesięcznica, dzisiaj 55. miesięcznica tragedii smoleńskiej. Z drugiej strony to Wigilia Święta Narodowego, Święta Niepodległości. Ale jak co miesiąc podsumujmy te 30 dni. Zapytajmy, czy nasz wysiłek, czy ten comiesięczny marsz ma sens. I odpowiedź znów jest jednoznaczna. Ma sens. Znów zbliżyliśmy się do prawdy. Znów idziemy w tym kierunku, który doprowadzi nas do momentu, w którym godność Rzeczypospolitej zostanie ocalona. Bo godność Rzeczypospolitej to prawda o tej tragedii i godność Rzeczypospolitej to uczczenie tych, którzy polegli. Dziś ciągle nie mamy prawdy w naszym życiu publicznym. Nie ma też aktu, odpowiedniego aktu uczczenia zmarłego tragicznie prezydenta, jego małżonki i wszystkich tych, którzy polegli w Smoleńsku. Ciągle jest to zadanie. Ciągle musimy się do niego zbliżać. Ale zbliżamy się. Powtarzam, te comiesięczne marsze mają sens. Idziemy we właściwym kierunku. Idziemy broniąc tych wartości, które budują. Budują naszą przyszłość. Budują przyszłość Polski. Dobrą przyszłość Polski, bo nie ma przyszłości bez godności, nie ma przyszłości bez niepodległości, nie ma przyszłości bez prawdy. Te wszystkie wartości łączą się ze sobą. I dlatego jestem pewien, że za miesiąc będziemy tu znowu, za dwa, za trzy, za cztery, w momencie, kiedy będziemy mieli 5. rocznicę i później. Aż do tego momentu, w którym będziemy mogli powiedzieć, nasza misja jest skończona. Zwyciężyliśmy i z całą pewnością zwyciężymy. A dziś chciałem Państwu powiedzieć jeszcze o jednej sprawie. Tu co dzień odbywają się małe uroczystości. Wbrew tym, którzy są tam w tym pałacu, trwają. Wbrew nim nie popada w zapomnienie katastrofa, nie popadają jej ofiary. Ludzie, którzy je organizują, którzy wykazują ogromną determinację, odwagę, cierpliwość, odchodzą. Dziś na łożu choroby, daj Boże, że z niej wyjdzie, ale stan jest ciężki, leży Stanisław Krzyżyk. Ten, który przynosi tutaj krzyż, który przynosi tutaj krzyż, który jest symbolem, symbolem tej szczególnej walki, którą toczymy. Ten krzyż, który powinien tutaj stać na stałe. I dlatego wspomnijmy o nim, pamiętajmy o nim, podmódlmy się o niego, o jego zdrowie, o to, żeby mógł tutaj wrócić. I podziękujmy mu, tak jak powinniśmy dziękować wszystkim, którzy z taką determinacją, a są wśród nas, choćby pani Anna, walczą o to, by nasza sprawa trwała nie co miesiąc, a każdego dnia. Dziękuję.
Thank you.